Agnieszka Przewodowska, prezes pomorsko-mazurskiej hodowli ziemniaka w Szczekęcinie, należącej do Krajowej Grupy Spożywczej. Na przestrzeni lat obserwujemy znaczący spadek areału produkcji ziemniaka w Polsce, ale oprócz zmniejszenia areału obserwujemy również dywersyfikację rodzajów produkcji. Coraz większego znaczenia nabierają wysoko wyspecjalizowane gospodarstwa wielkoobszarowe, które w zasadzie w tej chwili stanowią 80% całej produkcji areałowej, jeśli chodzi o produkcję ziemniaka w Polsce. Związane jest to przede wszystkim z tym, że właśnie w tych gospodarstwach, gdzie stosuje się nowego rodzaju technologie, możliwe jest wykorzystanie w pełni potencjału plonotwórczego naszych odmian. Szacuje się, że plony w roku 2005 wynosiły około 17 ton z hektara, w tej chwili szacuje się na poziomie 35 ton z hektara. Należy pamiętać, że oprócz wysoce specjalistycznej technologii, szczególnie istotnym elementem, a w zasadzie chyba kluczowym, jest dobrej jakości sadzeniak. Kupując kwalifikowany materiał nasienny, zapewniamy sobie wysoką zdolność plonotwórczą, mniejszą podatność na stresy związane z niedoborem wody i inne stresy środowiskowe oraz odporność na choroby i szkodniki, które po pierwsze mogą wymiernie wpływać na otrzymany plon oraz zwiększyć koszty produkcji w przypadku ich braku. Pomorsko-mazurska hodowla ziemniaka z siedzibą w Szczekęcinie prowadzi swoją działalność na areale prawie 5000 hektarów. 500 hektarów z tego obszaru zajmuje produkcja nasienna, ale żeby ta produkcja mogła zaistnieć, żebyśmy mogli produkować sadzeniaki, pierwszym etapem jest prowadzenie hodowli twórczej, której celem jest wymyślanie nowych odmian. Cała hodowla twórcza jest to żmudny i długoletni proces, trwający w najkrótszym możliwym terminie, to jest 10 lat. Aby wyhodować dobrą odmianę, należy przewidzieć tendencje, które będą na rynku za 10 lat. Czyli hodowca musi być nie tylko rolnikiem, agronomem, ale też poniekąd wizjonerem i wróżką. Szczególnie istotne z punktu widzenia pomorsko-mazurskiej hodowli ziemniaka jest współpraca z Bankiem Genów znajdującym się w Boninie. Jest to obiekt należący do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Szczególnie istotne jest to, że jest to jedyne miejsce w Polsce i największe w Europie, gdzie przechowywane jest 1600 odmian ziemniaka. Aktualny stan zasobów to 1629 odmian, w tym 305 oryginalnych polskich odmian. Najstarszą odmianą, jaką mamy zgromadzoną w postaci roślin in vitro, jest odmiana Early Rose z 1864 roku. Natomiast najstarszą polską odmianą jest odmiana Marius z 1893 roku. Najnowsze to te, które zostały wpisane do rejestru odmian w 2023 roku i jest to Rima, Zeta, Gladius, Brylant i Sempre. Materiałem wyjściowym do wprowadzenia do banku genów są bulwy, które otrzymujemy od hodowców. Te bulwy wysadzane są do doniczek z ziemią, następnie wstawiane do wysokiej temperatury, do tak zwanych komór termoterapijnych. Po wyrośnięciu z bulw krzaków ziemniaków, z kątów liściowych i bąków wierzchołkowych pobieramy merystemy, które następnie są izolowane pod mikroskopem. Te czynności wykonujemy po to, aby do banku genów wprowadzić roślinę zdrową, wolną od wirusów ziemniaka. Rośliny in vitro ziemniaka przechowywane są w tak zwanych warunkach spowolnionego wzrostu. Polega to na zapewnieniu roślinie minimalnych dla niej potrzeb, tak aby ograniczyć jej proces starzenia się. Zapewniamy odpowiedni skład podłoża hodowlanego, odpowiednie oświetlenie, zmniejszoną temperaturę hodowli, bo to jest temperatura około 10 stopni, oraz odpowiedni fotoperiod, czyli stosunek długości dnia do nocy. Takie warunki pozwalają na długie przechowywanie odmian bez konieczności czy z tego ich odnawiania i odświeżania. Dużym atutem banku genów jest zdrowotność zgromadzonego materiału, ponieważ wszystkie odmiany, które przechowujemy w formie roślin in vitro, są w 100% przebadane, zdrowe i wolne od przede wszystkim chorób kwarantannowych ziemniaka, ale także od podstawowych wirusów ziemniaka. Zgromadzone zasoby są bazą wyjściową dla hodowli twórczej i zachowawczej ziemniaka oraz dla placówek badawczych wspomagających hodowlę. W banku genów w Boninie przechowywane są również wszystkie nasze odmiany. Dzięki temu, po pierwsze, mamy możliwość w każdej chwili odnowienia którejś z naszych starszych odmian, a jednocześnie corocznie pozyskujemy od nich materiał genetyczny, z którego rozpoczynamy naszą hodowlę nasienną.
Wszystko rozpoczyna się od krzyżowania, czyli na roślinę mateczną nanosimy pyłek pochodzący z rośliny ojcowskiej, tak abyśmy wiedzieli dokładnie, jacy rodzice są w danej krzyżówce. Jeżeli doszło do zapylenia, kwiat przekształca się w jagody, a w jagodzie znajdujemy nasiona, które następnie pozyskujemy młócąc te jagody, wydobywając z nich nasiona. Jest to zakończenie pierwszego cyklu hodowlanego, pierwszego roku hodowli. Nasiona trafiają do depozytu i w kolejnym roku są wykorzystane do dalszych prac. Roczna produkcja nasion w pomorsko-mazurskiej hodowli ziemniaka to około 350-400 tysięcy. W kolejnym roku wykorzystujemy około 65-70 tysięcy nasion, które są wysiane w pojedynczych doniczkach na placu siewkowym. Tu następuje pierwsza ocena materiałów. Oczywiście ocena ta następuje w okresie i wegetacji, a także i podczas wykopek. Z 65 tysięcy pojedynczych roślin do kolejnego etapu trafia 30 tysięcy. Ogólnie można powiedzieć, że cała hodowla twórcza to jest ciągła i nieustanna selekcja negatywna. Z ilości 65 tysięcy nasion na początku procesu po 10 latach rejestrujemy jedną, dwie, czasami żadnej odmiany. Rejestracja odmiany następuje wtedy, kiedy udało nam się wyselekcjonować takiego kandydata na odmianę, który jest czymś lepszy od tych odmian, które już egzystują na rynku. Po rejestracji odmiany możemy przejść do rozpoczęcia produkcji nasiennej. Rozpoczyna się ona w naszym laboratorium in vitro, kiedy to w warunkach laboratoryjnych zostaje poddawana procesowi cięcia, namnażania i wzrostu w warunkach fitotronowych. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości roślin zostają one przeniesione do warunków takich, które indukują powstawanie małych bul w pożywce. Są to warunki o określonej temperaturze i całkowitej ciemności, gdzie po 3,5 do 4 miesięcy uzyskujemy mikrobulwy, będące pierwszym pokoleniem bulw z naszych roślin in vitro. Po osiągnięciu odpowiedniej ilości mikrobulw zostają przeprowadzone wykopki w laboratorium i nasze mikrobulwy trafiają do chłodni, gdzie czekają nawet do wiosny. Wiosną kolejnego roku mikrobulwy trafiają do namiotów foliowych hodowlanych, gdzie sadzone są ręcznie do skrzynek i przez cały okres wegetacji rosną, a we wrześniu mają miejsce wykopki w namiotach foliowych, gdzie uzyskujemy minibulwy. Po wykopkach, w kolejnym już sezonie wegetacyjnym, minibulwy trafiają już na pola nasienne w naszej spółce i tam prowadzona jest reprodukcja aż do uzyskania klasy, która zostaje sprzedawana konsumentom. Najbardziej popularnymi odmianami oferowanymi przez pomorsko-mazurską hodowlę ziemniaka w Strzekęcinie są odmiany Jubilat, Amarant i Boryna. Są to odmiany skrobiowe, szczególnie doceniane przez plantatorów ze względu na stały poziom skrobi, niezależny albo podlegający małemu wpływowi warunków pogodowych. Jeśli chodzi o odmiany jadalne, najbardziej popularnymi odmianami są Tajfun i Ignace. Wiąże się to przede wszystkim z ich wysoką tolerancją na suszę. Posiadamy w swojej ofercie również bardzo stare odmiany, które ciągle cieszą się dużą popularnością i są to odmiany Bryza, Irga i Irys. Swoim plantatorom oferujemy nie tylko dobrej jakości materiał sadzeniakowy, ale również szeroko pojęty serwis posprzedażowy. I rolą takiego doradcy jest opieka nad klientem od samego początku, czyli od momentu sadzenia, poprzez wegetację, problemy z nawożeniem, z programami ochrony, doradztwo agrotechniczne, więc nasza rola nie koncentruje się tylko na sprzedaży, ale również szeroko pojętym wsparciu naszych plantatorów. Biorąc pod uwagę problemy, z jakimi oni się borykają, czy też zalety, jakie widzą w naszych odmianach, pozwala nam potem podjąć lepsze decyzje co do kolejnych kroków hodowlanych przy nowych odmianach.